Cześć, ja jestem Space Empire, witam was w kolejnym odcinku ze Stellaris. Kontynuujemy naszą walkę o dobre imię tutaj z nimi. Z Democratic Kenjon Administration, z tą rasą. Tutaj. No, pierwszą bitwę wygraliśmy, mogliście zobaczyć to na poprzednim odcinku, teraz będziemy kontynuowali tą potyczkę. Mamy dwie floty. Ziemianie się weszli w federację, widzę. A nasi są mocniejsi. Nasi mają lepsze lasery po prostu. I to dlatego. Mamy jakiś specjalny projekt na Księżycu. Construction complete. Engaging enemy station. Tutaj zdecydowanie by się przydało mieć kilka stoczni. O! 1000 chcą za artefakt. Jucht, to będziemy brali. No dobra. Już myślałem, że chcą... Ja bym tutaj chciał wybudować stocznię u nich.
Construction complete. Dobra, zobaczmy, czy można na tej kolonii właśnie tutaj Hyksaros. Stocznia, baza gwiezdna. Do portu gwiezdnego, ale jak wybudować stocznię? To mnie zastanawia. Możemy platformę obronną, ale stocznię... Muszę zobaczyć... tutaj, na Enebie, jak wygląda. Bo stocznia jest innym budynkiem w ogóle. To jest gdzieś... No właśnie, na razie nie jestem w stanie tutaj stoczni postawić. Może za jakiś czas się uda. Być może statkiem konstrukcyjnym stocznię bym mógł zrobić. Gdzie on w ogóle jest? Tutaj. Muszę to odbić, bo on tu nie przeleci wtedy. Science Division reports a new breakthrough. No dobra, mamy
reaktor atomowy, sondy kwantowe, alternatywy badawcze, modyfikator Imperium. Szybkość rozwoju kolonii tutaj jest, ale to nie wiem. Trochę późno. Alternatywy badawcze sobie weźmy. Nie wiem, do czego to się przyda. Czy magazyny zasobów, czyli musimy sprzedać chyba jedzenie, bo się nam kończy. Znaczy magazyn na to. Więc tak, rynek. Sprzedajmy food, czyli to. Myślę, że 5000 możemy od razu opchnąć. Czy ci pokonali w końcu tutaj, czy oni walczą cały czas? Czy walczą z nią, no ale chyba pokonają. Dobrze, że ta druga przyleci, bo tu słabo widzę to. Muszę tutaj stację wybudować właśnie kosmiczną, tylko jak? Na tej kolonii tutaj. To przekształcić w stację. Ale stoczni no właśnie nie ma tutaj. Jest baza gwiezdna. Ulepszenie do portu gwiezdnego. Może port gwiezdny to jest to samo co... Dobra, ulepszyjmy to do portu gwiezdnego. Może to jest to, o co mi chodzi. Dobra, ci odbili. No i trzeba ich wysłać z powrotem do naprawy, bo no oni tu już nie dadzą rady. Naprawa floty, dobra, niech wracają. Tylko nie wiem, czy nie tutaj, no ale zobaczymy. Ile to potrwa. Tracking enemy fleet. No właśnie, baza gwiezdna. To jest pytanie, czy to na pewno jest to, co ja chcę postawić. Okej, to wygasł edykt, to nic. Taking evasive action. O kurczę. 2-2, to jest duża flota niestety. No nie wiem, jak ja tutaj mam się obronić. To będzie raczej słabe. Strasznie duża flota. Same korwety, ale dużo.
No nic ta flota nie poradzi tutaj za bardzo, niestety. Musimy robić i kupić troszeczkę stopów, żeby się w ogóle wybronić tutaj. Dobra, sprzedamy też. Taking evasive action. Minerały musimy sprzedać. Mamy ich trochę. To sprzedamy troszeczkę tych minerałów. Dobra, wystarczy. Ciekawe, co ta stacja właśnie postawi. Jest ulepszenie do portu gwiezdnego. Special project complete. Gryzoniopodobne zwierzaki, zwane Orianti, zamieszkują większość różnorodnych stref klimatycznych globu. Niezwykle szybko się rozmnażają i zdają się wykazywać szczególnie podobieństwo do budzenia kabli elektrycznych. Pozyskanie żywych egzemplarzy nie było trudne. Czy jako na gapę ich przemycili? No ładnie. Wracają, ale może tutaj zmienimy im bieg, może tutaj niech polecą, zobaczymy zaraz. No jeszcze trochę, a czas. Krucjatę tutaj robią, cały czas mi rozwalają. Niedobrze. No zobaczymy, jak to się skończy. Czy będzie rozejm, status quo? Może tak być. Construction complete. Dobra, baza gwiezdna. Czy ta baza gwiezdna... No, wydaje mi się, że ona nie będzie mogła nic robić. No nie. Jest to fajnie, że baza gwiezdna, ale... Ale dalej to nie jest stocznia. No nie. Kurczę, może to jakoś inaczej można zrobić. Zaraz zobaczymy tutaj na... Statki i... Roszczenia, wojna, floty i jednostki. No też, no nie ma. Tutaj znowu coś. Odwrót, to tych naszych przechwycili tutaj. Bo to jest nasza, nasze to są jednostki te. Tu ich przechwycili. No właśnie.
A nie, no tutaj mamy, dobrze, stacja Deneb i stacja Hyksaros. Ale stoczni nie mogę. Mam tylko jedną stocznię właśnie. Dlaczego tylko jedna jest stocznia na Deneb? Trudno mi powiedzieć. Aha, bo może tutaj moduł jest. Aj, dobrze, moduł. Stocznia. To dopiero teraz można. Kotwicowisko, to nie wiem, czy jest potrzebne. Może i jest. Zobaczymy, jak wygląda tutaj na tej stacji Deneb, czyli tutaj mamy moduł. Właśnie moduł stoczni i węzeł handlowy tutaj jest, czyli kotwicowisko nie jest specjalnie potrzebne. Można by coś tutaj też postawić. No dobra, to już teraz wiem znacznie więcej. Czyli ta flota, która tu się wycofuje, ta może mogę nią polecieć. O tutaj właśnie do Hyksaros. A ta jest zaginiona w akcji w ogóle. Pytanie jest, jak ich zatrzymać tutaj? Construction complete. Dobra, ja tutaj wybuduję po prostu więcej niszczycieli. Bo inaczej się nie obronię najzwyczajniej w świecie, więc trzeba będzie kupić trochę tego. Dobra, wystarczy. I po prostu budować niszczyciele. Dobra, ci się jeszcze nie pojawili. 76.04 dopiero. Ci polecą się naprawić. Spaceport reports enemy contact. No nie mam jak ich zatrzymać, niestety, jak widać. No mi najazd zrobili, no.
Dobra, spróbujemy połączyć te floty. Muszę odbudować tą flotę za wszelką cenę i dopiero wtedy można będzie myśleć o obronie. Science Division report success. Dobra, to już jest. To jest Wenebie. To jest ta, co się rozbiła. Musimy ją po prostu naprawić i ulepszyć od razu. Ta jest tu. Ta flota jest za mała, ona musi tutaj polecieć. Tutaj robimy niszczyciele cały czas. Construction complete.
Construction complete. No dobra, tutaj mamy chyba tą flotę już. Znaczy ona cały czas się ta się jeszcze naprawia. Tak, modernizacja jednostek, tylko brakuje nam stopów, dlatego to wszystko stoi. Musimy kupić po prostu trochę ich. Musimy sprzedać żywność. Kupić za to to. Dobra. Co tutaj jeszcze mamy? Stolica Imperium. Czy my tu możemy... Tak, możemy tutaj coś postawić. Holokina chyba damy. Skywatch is tracking a new enemy fleet. No dobra, jak wygląda tutaj budowa? A, na Harmony, a to się produkuje, ale na kolonii mamy dzielnicę energetyczną, zróbmy im. Cały czas się nam próbują naprawić, tylko pewnie nie mają za co. Hixaros, modernizacja, tylko że ona buduje cały czas. Ships refitted. Dobra, wszystkie już naprawione te na Eneb. Dobra, to z Eneba możemy ruszać. A, spróbujemy je z tymi połączyć, jeśli się da. Jeszcze raz. Są na Eneb i ci są na Eneb. Ci co akurat chyba lecą tam dopiero. Zaraz zobaczymy, gdzie jest ta flota. A ta jest tu, a ta... O dobra, połączyłby się. 22, dobrze. No to stąd możemy ruszać już na odsiecz. Polećmy tutaj. Tutaj źle zrobiłem. Mogłem port gwiezdny właśnie postawić. Tak by trzeba było zrobić. Wcześniej. Dużo. Mocniejszy gdzieś tutaj. I by się ich zatrzymało.
A jeszcze modernizuje i tutaj damy następne niszczyciele. Dobra. Ships refitted. Za słaba jeszcze. Tam 2000 ponad siła ognia miała któraś z tych flot tutaj. Się zaraz tu pokażą pewnie. Skywatch is tracking a new enemy fleet. Tutaj jest właśnie 1000. No to nie tak dużo. To byśmy mogli ją. No, 740 to jest za słabo troszkę jeszcze. Ale ona cały czas robi te niszczyciele. No jeszcze trochę brakuje niestety. Dlaczego oni lecą tam? Nie wiem. Lepiej, żeby polecić. Aha, bo oni chcą się z tą spotkać chyba. Tak, chyba tak. Generała. Dobra, tutaj musimy coś wybudować w międzyczasie. Aha, oni odlewnie stopów już robią. Dobra, w porządku. Construction complete. Są coraz bliżej. Zobaczymy, jacy oni są mocni. 1000 cały czas ma, kurczę, dużo. No nie wiem. Mam nadzieję, że damy radę. Jest 960, a ci... dobra, ci już są tu dosyć blisko. Że
że ich trzeba już wysłać na nich. Nie ma co czekać. Skywatch is tracking a new enemy fleet. A tutaj następna leci. Ta ma 2200, to jest ta główna flota. No i z tą będzie problem, widzę. Ale to już w następnym odcinku będzie ta duża walka, także dzięki za uwagę i do następnego. Pamiętajcie o subskrypcjach, no i śledźcie te poczynania, bo tutaj nie wiadomo, jak to się skończy. Cześć.